tvpodkarpacie.pl. Witam serdecznie wszystkich przybyłych i cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie w dniu dzisiejszym z nami. Pierwsza biesiada czaszyńska jest podsumowaniem realizowanego przez Stowarzyszenie projektu Smaki Tradycji rozsławią nasz zakątek Czaszyń w Dolinie Osławy. Współfinansowane w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i poprzez projekt Alpy Karpaton, realizowany przez Fundację Karpacką Polska. Projekt współfinansowany jest przez gminę Zagórz. Na scenie jako pierwsi zaprezentują się gospodarze, członkowie Stowarzyszenia Nasz Zakątek Czaszyn i Koła Gospodyń Wiejskich z Czaszyna. Zaprezentują tradycyjny ludowy obrzęd z Mówiny. Świeci miesiąc, świeci z wieczora do rana. Nie mogę zapomnieć, nie mogę zapomnieć mojego kochania. Nie mogę zapomnieć, mój Boże jedyny, mojego kochania. Witajcie, stryju kochany. Chciałbym was pozdrowić i o sąsiedzką posługę prosić. Jak się masz, jak nic. A cóż cię tak przychyliło? Wiesz, stryju, czas się ożenić i ostatkować. Prawdę powiadać. Jeno rozejrzyj się wśród dobrze. Przecie tego kwiatu jest po światu. Ale ty se daleko żony nie szukasz. Tu w Czaszynie znajdziesz godną pannę. I piękną, gospodarną i z Morganu. Więc, stryju, was moja nadzieja. To szykuj się. Jutro pójdę tam z organiściną i oboje naranimy ci twoją bitwę. No to wiemy, ładnie śpiewacie, ale jakoś smętnie. Trzeba było coś, może byśmy zaśpiewali coś na wesoło. No Stachu, zakręćcie tam na motłucha! Do nas sprowadza teraz. Dala widać, że dobry gospodarz tu mieszka. Wszędzie na podwórzu łami skład. Zimno, czysto. Bóg zapłać za dobre słowo. A żniwa już ukończone. Ostało jeszcze pół morgi owsa, ale jeszcze musi trochę postać w polu. Osławiany z Mokrego. Zdrowy,
Jędrzejowym już dosyć było. Choć nie ma jeszcze południa. On nie mieć jak i gospodarskie roboty, drugi dzionek u mnie przesiaduje. Josek widzi, co się niepodobnym to może skończyć. Co? Jak cię płaca parku jeden, to mogę go obsługiwać. A połudza, że tam samochód na swoją rybkę i te brudne bawory. Josek kłaniać. Josek za gotowy pieniądz wszystko podać. Moskalików, kukiełków, kajzerków. Pierwszy sort. Pierwszym gospodarzom należy. A Jędrzej, co by nie krzykował, o ty okowitka smakowita. Sama w gardło lizie, Jędrzejku. Łyku, łyk. Widzę, że już teraz nikt na bórk u Jocka nie pije, tylko wszyscy gotówką płacą. Ha, wszyscy się dorobili, honorne gospodarze. Widać się, dorobiły na czymś igiuchę. Prawdę godom, Jędrzeju? O, prawda, nieprawda. Ale każdego chłopa czasu do czasu to na porządną kurzołę powinno być tak. A prawdy Jędrzej Godoś, prawdę Godoś. No, jak tam Jędrzeju wasze sądy? Trzeba będzie drugi kawałek pola sprzedać? Jadukaty mają głębokie kieszenie. No ale, to się ugodło, że moich sądów znać. Tyle bez. Oj, za te pieniądze, coście z chałupy wywlógł, to byście twardy gościniec wybudował, jak tu w Czaszynie, a nie polną drogę. Oj, nie bój się, nie bój się! Wójcie, każcie im się przestać, widzicie, szyn rozwalą! Pomału, chłopy, dobra, schodzicie mi do domu, bo zaraz posterunkowego tutaj z Zagórza zawołam, bo tu porządek zrobi. Uciekaj mi do domu, rozchodzicie. I o tu wstydu w Czaszynie nie chcę. Zrobiliście tam, to tutaj u Jaszka jeszcze nie róbcie, kupon. Kapela podwórkowa Biesiada. Wacław Krawczyk. Bardzo proszę na scenę pana starostę. O głos poprosił pan również Adam Basak, prezes stowarzyszenia. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, bardzo proszę również na scenę. Szanowni państwo, gdybym miał skomentować, czy mi się podobało, czy się nie podobało, powiem tak, ręce składały się same do oklasków. Naprawdę był znakomicie, wyśmienicie. Serdeczne gratulacje organizatorom. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i miłej zabawy. Dziękujemy. Zapraszamy pana Adama Basaka, prezesa stowarzyszenia, który jest współorganizatorem, pomógł nam napisać ten projekt. Panie starosto, panowie radni, szanowni państwo, dzień dobry. Jestem prezesem Bieszczadzkiego Forum Europejskiego, organizacji, która jest organizacją non-profit.
podobnie jak organizacja Stowarzyszenie Szczaszyna. Szanowni Państwo, gratuluję jeszcze raz, dziękuję za zaproszenie. Życzę dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego. Mamy dalszy ciąg degustacji, zapraszam wszystkich serdecznie, proszę nie wychodzić, zabawa dopiero się zaczyna. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim kapelom i zespołom, które wystąpiły na Biesiadzie Czaszyńskiej. Wielkie brawa! TV Podkarpacie.pl